Siemaneczko mordeczki, w tym odcinku pykniemy sobie po raz drugi już FIFA 15 demo. Tym razem spróbuję kimś innym, może kto? Może PSG, zagramy sobie może PSG, jakie rymy. Przeciwko komu? Przeciwko Borussii Dortmund niech będzie. Jak to skład wygląda? Cavani na skrzydle, Lavezzi, Matuidi, Kabaj, Motta. Dobra, chyba lepiej już nie będzie. Dobra, to startujemy. Gry treningowe. Traf okienko, ludzie jakie proste. I znowu proste, dobra. Nie ma czasu na zabawę, startujemy z meczem. Grałem przeciwko Borussii Dortmund, więc mecz powinien być ciężki. Mimo tego, że stracili Roberta Lewandowskiego przed drugi klasyczny napastnik, tak jak Ciro Immobile. I troszkę na pewno stracili na jakości, aczkolwiek Ciro Immobile to też jest gwarancja dużej ilości bramek, co już pokazał w Serie A, że chłopak potrafi strzelać bramki, więc wystarczy go obdarzyć zaufania. To już pierwsza sytuacja dla mnie, ojeju, jak mało zabrakło. Piłka odbija się od poprzeczki, po strzale Kabaja, ale naprawdę piękna akcja w moim wykonaniu. Podanie na krótko. Do Łukasza Piszka, Piszczu na skrzydle. Coś tam czaruje, daje długą piłkę. Lecz... Nie, a celno, ojeju. Już chciałem zrównać Łukasza z ziemią. Aczkolwiek muszę złożyć mu przeprosiny, dlatego że zagrał bardzo, bardzo dobre podanie. Tam Ciro Immobile wygrał główkę i piłka trafiła pod nogi Marco Reusa. Subotić, jaki rajd, chłopak, ty się chyba minąłeś z powołaniem. Powinien być jakimś skrzydłowym albo napastnikiem przynajmniej. Długa piła, kurde, spalony niestety. Ibra za szybko wystartował do przodu. I o jakieś kilka metrów może, czy nawet metr, spalił swoją pozycję, dlatego też nie będzie bramki. Mats Hummels z rzutu wolnego. Marco Reus, co zrobi Marco Reus? Marco Reus, jak się przedziera. Przedziera się, faulowałem. Marco Reus dalej znów się przedziera. Marco Reus, piękne podanie do Błaszczykowskiego. Długa na Lavezziego, Lavezzi, aj, stracił piłkę. Nie, Lavezzi nie stracił piłki, strzał. I broni bramkarz. Jezu, co to za parady, bramkarze odwalają, to ja nie wiem, naprawdę. Takie czasem rzeczy tu wyciągają, że to jest głowa mała. Chyba już nie będzie tego, że po skosie częściej będzie wchodzić, dlatego też trzeba chyba zmienić swoją schematykę strzałów. Faulowałem. Proszę, panie sędzio, czy to była walka w bark? Bark w bark. A nie, walka bark w bark, ludzie, co ja gadam. Szmelce z rzutu wolnego. Czy odda strzał? Ajajajajaj, wybito! Dobijał Kuba Błaszczykowski bodajże. Lecz na szczęście dla mnie nie padła żadna bramka. Gregory van der Wiel, Thiago Motta, Matuidi. Dawaj Lavezzi, biegnij. Podanie do Lavezziego. Lavezzi na skrzydle. Lavezzi, wrzutka na Ibrę. Ibra, gdzieś ty się tam czemu ty do tyłu zostałeś? Co za hop. Mimo że go lubię, to w tej sytuacji spieprzył jak mało kto. I znowu, czemu oni tak dziwnie grają? Skoro biegnie z akcją, pokazuje się do zagrania piłki, to dlaczego za chwilę się rozmyśla i stwierdza, że jednak nie biegnie, bo mu się nie chce. Strzał z dystansu Cavaniego, lecz koło bramki. Bramkarz nawet nie musiał interweniować. Roman z piątki wybija. Dawaj Roman, całego wieczora nie mamy. Marco Reus przegrywa główkę. Ibra. Podanie do Cavaniego. Strzał! Ale piękna bramka! Matuidi! Co za bramka, co za akcja, co za podanie Ibrahimowicza, naprawdę piękna sytuacja. Co ja tu za podanie dałem? W ogóle nie chciałem do niego podać, aczkolwiek wyszło pięknie.
zarąbiste uderzenie w okienko. Bramkarz nawet nie miał co zrobić w tej sytuacji, ani się nie rzucił. Dlatego no, przepiękny strzał Matuidiego z główki. David Luiz, podanie Lavezzi. Lavezzi. Lavezzi strzela i mamy 2-0 w 36 minucie. PSG wygrywa z Borussią Dortmund po bramkach Matuidiego i Lavezziego. Piękne sytuacje, piękne podania, naprawdę. Coraz bardziej zaczyna podobać mi się ta gra. Kibice też już dużo lepiej wyglądają, jak w FIFA 14. Są dużo, dużo żywsi, częściej reagują i do tego fajnie reagują na sytuacje meczowe, czyli na faule, na bramki, na pudła. Dużo, dużo lepiej to wszystko wygląda, dużo realistyczniej. Dawaj go, David Luiz. Thiago. Thiago Silva. Thiago Silva. Thiago Silva na posterunku. Piękne. Piękna interwencja w obronie. Motta. Lars Bender. Nie, to Sven Bender, przepraszam. Lars Bender jest w tej drugiej drużynie. Cavani. But! Ajajaj. Ładne uderzenie, aczkolwiek troszkę za wysokie. Ponownie Ramek z piąteczki wybije. Teraz stwierdził, że podanie po ziemi będzie dużo efektywniejsze jak wybicie. I się chyba nie pomylił, bo nie stracili piłki. Błaszczykowski na skrzydle. Błaszczykowski stracił piłkę. Ibrahimowicz. Ibra pięknie przepchał Szmelcera. Faul był? Panie sędzio, jaki faul? Nie, to koniec połowy. No już myślałem, że faulowałem któregoś z zawodników Borussii Dortmund. Tu widzimy Ciro Immobile, doznał kontuzji jakiejś. Ciekawe, czy będzie mógł grać, czy jednak zejdzie z boiska. I po błędzie obrony Ibrahimowicz na czystej pozycji. Ibrahimowicz w takich sytuacjach się nie myli. Mamy 3-0. Piękne wykończenie Zlatana. Borussia w tym meczu w ogóle nie pokazuje żadnych pazurów. Oddali tylko dwa strzały, z czego ani jeden nie był celny, przepraszam. I co się kończy tym, że w 48 minucie prowadzę 3-0. Niepodważalnie jest najlepszy od Borussii Dortmund. Ponownie dobre przyjęcie Thiago Motty. Matuidi, podanie do Ibrahimowicza. Ibrahimowicz. Ibrahimowicz strzela. I ojej, jak mało zabrakło. Piłka leciała może o jakiś metr obok okienka bramki mojego przeciwnika, czyli Borussii Dortmund. Ponownie Rob Weidenfeller z piątki. Weidenfeller teraz troszkę ryzykownie, bo mogłem przejąć tę piłkę. Aczkolwiek nie przejąłem. Lavezzi. Aj, złe podanie Ibry. Ale widzę, że dużo realistycznie to jest, bo te podania takie z półobrotu, czyli z takiego bączka, co stoimy plecami do zawodnika i poddajemy podanie. I to podanie jest dopieszczone co do centymetra. Już nie wychodzi, tak jak w tym, bo widzieliśmy teraz Ibrahimowicz zagrał piłkę i to podanie było bardzo niecelne. To mi się bardzo podoba. Teraz ta gra zaczyna się robić coraz ciekawsza. Trzeba będzie dużo bardziej starać się na tym, żeby konstruować akcję. Mam nadzieję, że nie będzie takich gliczy jak na przykład w 14, z tym, że zaraz po rozpoczęciu długa piła na napastnika, który wybiegł sobie na czyste pole i strzelałem bramkę, bo to jest jak dla mnie głupie i mało realistyczne. Matuidi. Długie podanie na Ibrę. Ibrahimowicz. Ibrahimowicz czaruje. Ibra strzela, broni Weidenfeller. Matuidi pressingiem próbuje wymusić błąd na przeciwniku i udaje mu się to bardzo dobrze. Lavezzi podaje do Matuidiego. Maxwell do Lavezziego. Lavezzi dostaje ponownie piłkę, wrzutka, Ibra. Ibra walczy, lecz Weidenfeller nie łapie piłki i piłka wypada w pole karne. Ale na jego szczęście piłka spadła pod nogi jednego z jego kolegów z drużyny.
Subotić z rzutu wolnego. Może jakieś zmiany, kogo ja tam mam. Musiałbym zobaczyć, kogo ja tam mam w składzie jeszcze, którego mógłbym wpuścić. Jest na pewno Lukas. Lukasa zaraz puszczę, tylko jeszcze nie wiem za kogo, może za Cavaniego. Bo na... Ojej, jaki mój błąd. Jest. Dobrze, że David Lewis czuwał w tej sytuacji. Długie podanie na Ibrę. Ibra. Ibra podanie do Cavaniego. Cavani strzela. I mamy piękną brameczkę jeszcze. Piłka uderzyła o słupek. 4-0. To jest już pogrom na Borussii Dortmund. Może zrobię jakieś zmiany. Bo zawodnicy widzimy, że są przemęczeni. Ibrahimović już jest bardzo wymęczony. Dlatego też zmienimy go, a nie Cavaniego. Javier Pastore może za Johana Cabaya. Marco Verratti za Thiago Motte. I chyba wszystko będzie w tej sytuacji już bardzo dobrze wyglądało. Wszystkich najbardziej zmęczonych zawodników zdjęliśmy z boiska. Kibice są w niebo wzięci po tym, jak miażdżę Borussia Dortmund. Ale to jeszcze nie jest koniec. Na pewno jeszcze będę walczył o kolejne bramki. Matthew Dee robi pressing. Verratti. Cóż za rajd Marco Reusa. Cóż za rajd Marco. Bardzo chciałbym go w Manchesterze United, lecz postanowił zostać w Borussii Dortmund. Marco Reus, cóż za rajd. I stwierdzi, że sam wykończy tę sytuację, lecz obronił to Siri Ju. Dobra, moje zmiany. Nie, był jednak w Borussii Dortmund. Zmiany Ramos, Adrian Ramos wszedł na boisko. Cóż za wybicie, czy dojdzie do tego Cavani? Nie doszedł niestety. 79 minuta. Będziemy walczyć o kolejne brameczki na pewno. Cavani, aj, jak blisko był przejęcia piłki. Matthew Dee, długa na Lukasa. Lukas, bardzo szybki zawodnik, dlatego nie powinien mieć problemu. Lukas strzela, broni Weidenfeller, cóż za parada. Piłka leciała moim zdaniem w okienko. Będzie rzut rożny. Kto by tu mógł wrzucić? Może Pastore. Pastore z rzutu rożnego. Pastore. Lewis uderza. Broni Weidenfeller. Naprawdę mimo 4-0 Weidenfeller jest w bardzo dużej, bardzo dobrej dyspozycji w tym meczu. Cavani, dobry pressing, który kończy się odbiorem piłki. Cavani. Ajajaj. Dobra. Obrona pogubiła się, wybija piłkę na out. Podanie do Cavaniego. Cavani strzela. Broni Weidenfeller ponownie. Cóż za parady tego bramkarza. Naprawdę bardzo dobry mecz tego zawodnika. Podanie na Cavaniego. Cavani. Obrona się gubi. Aj, jednak ogarnęli sytuację i udało im się wyjść z tej groźnej sytuacji. Bez straty bramki. 90 minuta. Sędzia doliczył 5 minut. Więc już raczej będzie koniec. Nie wiem, czy uda mi się strzelić jeszcze jakąś bramkę. Zobaczymy. Aj! Kurde. Wozi mnie ten komputer, jak nie wiem, nie mogą odebrać piłki. I koniec meczu. Wynik 5-0, tak? 5-0 bodajże. 4-0, przepraszam. 4-0, 12 strzałów, 6 celnych zawodnikiem meczu Zlatan Ibrahimović. Najaktywniejszym zawodnikiem był Maxwell, to jest chyba. To był chyba Maxwell, wydaje mi się. Czy to był Maxwell? Tak, to był Maxwell. Maxwell najaktywniejszym zawodnikiem w meczu. Widzimy, jak dużo biegał. Dobra, mordeczki, dzięki za uwagę. Jeśli się spodobał filmik, kliknij łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał i napisz, co sądzisz o nagrywanych przeze mnie filmikach. Trzymajcie się ogólnie, mordeczki, i pozdro.